Cześć, z tej strony Adam z Atrakcyjnych Domów. Jest godzina 10:30, a my znajdujemy się już w pomieszczeniu garażu. Tu właśnie, gdzie stoimy, jest garaż. Tutaj jest otwór kanalizacyjny pod kratkę ściekową w garażu. A tutaj mamy przygotowane już. No, pogoda jest taka, że aktualnie mamy minus 2 stopnie, także w miejscach, gdzie stoją ściany, zawsze przed montażem musimy się posłużyć jeszcze palnikiem, żeby mieć pewność, że w tym miejscu nie ma żadnej wody. Mamy przygotowane miejsce pod ścianę, która będzie oddzielała część garażową od części takiego pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, to będzie takie pomieszczenie 2 w 1. Będzie się tutaj znajdowała pompa ciepła, rekuperator. W tym miejscu, gdzie aktualnie stoję, właśnie stanie ściana przydzielająca. Do samego montażu, tutaj może pokażmy z bliska, z tamtej strony będzie w sumie lepiej widać. Poza wytrasowaniem, czyli tutaj jak widzimy jest taka cienka linia, to są właśnie te odznaczenia geodety, na podstawie geodety, które robiliśmy, aczkolwiek my, aby pomóc sobie przy montażu, stosujemy jeszcze kątowniki i specjalne podkładki do prefabrykacji, czyli zawsze na początku elementu i tutaj na końcu znajduje się taka podkładka, że w momencie jak stawiany jest prefabrykat, ten element będzie idealnie wypoziomowany.